Cześć wszystkim, słuchajcie, dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień, ponieważ przywitamy nowego domownika domu Gen Z i przy okazji poznacie mojego chłopaka, zaraz tutaj przyjedzie. Jak widać, jestem odrobinkę zestresowana tym, co się tutaj dzieje. Oczywiście zostawcie łapkę w górę dla właśnie Bartka, żeby się nie stresował aż tak jak ja. No i subskrybujcie, bo odcinki pojawiają się codziennie o 17:00, a ja idę przywitać świeżaka i zawiązać mu oczy, żeby nic nie widział. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, ponieważ na końcu tego odcinka pokażemy już pierwsze zadanie z chrztu, więc tak, będzie chrzest, bo wiemy, że na to pewnie najbardziej liczycie, więc nowy uczestnik dostanie mocno po tyłku, żeby w ogóle dołączyć do nas, bo nie wiemy, czy do nas dołączy. Więc czekajcie na koniec odcinka, żeby już zobaczyć pierwsze mega mocne zadanie. Cześć, baby! Siema! Co ja mam powiedzieć? Pierwszy raz przed kamerą. Siema! Nie popisuj się, już, dobra, potrzymaj chusteczkę. Będziesz miał zasłonięte oczy. Będziesz miał zasłonięte oczy. Ale powiem ci, że ten obstrany strasznie, ale, ja też. ale jak wyszłaś i dajesz wyjście do mnie, to już jest git, nie? Ej, ale co, nic nie widziałeś? Na pokój twój na pewno widziałem. Nie, serio. Ale ja specjalnie, stary, nie chciałem. Nic nie wysłałam. O, to nie, na chillu, na chillu. Nie ufam ci. Dobra, boję się, że zaraz się walnie w słuch jakiś. Tak, mówisz? Nie, that's okay. To jest Bartuś, wy go widzicie, on was jeszcze nie widzi, ponieważ ma zasłonięte oczy, żeby mieć taką totalnie świeżą reakcję na dom. To co, wchodzimy? Dalej, nie mogę się doczekać. Dopiero będziemy przechodzić klitkę i tutaj będzie schodek, wiesz co? Czekaj! That's okay. Mogę trzymać gardę na wszelki, jakby nic. Tak, jakby coś chciałbym ci przywalić, pewnie, że tak. To tak o? Chciałem, że z zewnątrz też mi pokażecie. No, proszę, wiesz, wszystko w swoim czasie, kochaniutki. Uważaj, bo tu jeszcze budowa jest. Dokładnie. Oj, siema, jakaś... Naperka wystaje. Jakaś fajna mordeczka jest. No, dawaj. Siema. O, stary, siema. Cześć. Cześć. No i mordeczki. Dobry. Właśnie nie wspomnieliśmy, ale w sumie znamy się już od miesiąca, bo Bartek z nami mieszkał w tym domku w centrum Krakowa. No, tak. My się znamy troszkę dłużej. No więc to jest nasza jadalnia, nasza kuchnia. Wy zaprowadzę cię po szafkach w takim razie. Ole mega! Jak w domu ekipy normalnie. Lepiej! No. Nie wyczułeś, tak się styskiłeś za mną, tak się styskiłeś. Nie mogę się doczekać, jak ten zobaczymy mój pokój, znaczy nasz pokój. No nasz, może będziesz miał swój gdzieś w piwnicy. Aaa! Opa, na początku odwiedzimy pokój Bartka, bo jest o nie, pierwszy. Ale chillera tu jest, yeah! Co nie? To robiliście, co? To jest świtanie. Ale to. Ja się najbardziej chyba cieszę, nas na twój przyjazd. Fajny, nie? Telewizorek jest. Ale wy też taki macie, wy też nie, taki... No jest Lero! Ale każdy ma! Każdy ma! Nie wiem, czy w moje skromne progi. Oh yes, ale też tutaj bardzo mi się podobają te blaty, nie? Sztosik. Pozwól. Teraz drugi profil. O nie, wy macie mega cozy. Mamy okno, oh yes! Słodko, mięciutko. Ale coś stuka, łóżko, coś stuka. No więc mamy taki przytulny pokoik i dużo szabli się pomieścimy. Ej, tak, chustereczko. Jest moje ukulele. O, Patryk. Ej, ale śmierdzi. A, Szerek, to Patryk. Szerek, Patryk. Dawaj, teraz widzimy najpiękniejsze sypianie. Zapraszam w nieskromne progi. Nieskromne. Pana to. Yeah. Mam nadzieję, że za pół roku wylosujemy to sypianie. O shit, macie własną wannę. No. I prysznic, i kibel. Czaj, i dzisiaj gdzie jest ten prysznic? No czemu strałem? Chodź. Nie strałem, żartowałem. Ej, dzisiaj strałem sobie, siedziałem wygodnie i nagle Faustyna mi wchodzi, podgląda jak sran. Gdybyś się nie odezwał, to bym nie zauważyła, że tam siedzi, bo taki idę sobie elegancko otwierała. O niacie, I chodź jeszcze na zewnątrz. Ej, nie no, ej, ale zajebiście. Jest jacuzzi! No tak, bo nie widziałeś. Nie, masz mikroport. Ale zawsze możesz teraz zjeść mikroport i tam wejść, bo jest bardzo ciepła woda. Rób co chcesz, to zależy od tego, czy ty będziesz z nami mieszkał w ogóle, to co teraz robisz. Ale zero presji. Tak, dokładnie. Zero presji, nie musisz. Od tego zależy, czy będziesz z nami mieszkał. Obok jest. Nie wyciągnąłem telefonu! Mam!
Jak się bawi? Ej, to... Wiecie, co jest najgorsze? Że mam jedną parę spodni w tym momencie, więc będę musiał w jakichś krótkich spodenkach teraz popychać. Tak, tak. Ale czego się nie robi dla kapelu? Jest zajebiście, serio. Jest zajebiście, bo grup nie ma. Ej, no, tylko nie, nie na główkę, bo jest 1,40 m. Uwaga! Ej, operatorzy! Co to stało, żeby się nie zamoczyć? Leje się pierdol! Parowało was do końca! Właśnie, połóż tu jest! Co to będzie? Nie, to nie śmiała wymówki, żeby zacząć pływać. Rano o 8 pływamy. Na pewno! Dobra, chyba idziemy się suszyć. No więc mam nadzieję, że troszkę cię podkręcam, bo wy nie wiecie, ale ja to Bartkowi sporadycznie wysyłałam wiadomości typu: ja nie mogę, co tu się w ogóle odwala, ale dobra, nawet nic ci nie mówię, bo nie chcę cię dodatkowo stresować. A z tą ciepłą wodą to też podkręca? Nie, nie, okazji wody nie mamy w ogóle. Po godzinie 20 nie mamy ciepłej wody. Ale teraz już się naprawiło. Tak, już jest git. It's just a prank, bro. Nie wiedziałam! Nie wiedziałam, że brakuje. Dlatego żarty mi nie wychodzą, proszę. Przewalenie to wygląda. Tak, tutaj ogień można rozpalić. Tam Gengar robi kupę. No. I super. Ale mamy cię, że ten, że nie wdepnę któregoś razu w tę grupę. Ale mam nadzieję, że wdepniesz. Dobra, idźmy się przebrać. Tak, idziemy się przebrać. Idziemy się przebrać, zaraz się widzimy. Za chwilę dosłownie o teraz. W ogóle mam bardzo dużo rzeczy, nie wiem od czego zacząć. Najważniejsza rzecz, którą musimy wykorzystać. Deseczka! Będziemy jeździć na pewno. Eja. Deka jest, buty są, ciuły są. No i co bardzo, już prawie wprowadzenie, co? Tak jest, ale jeszcze jedna waliza została. Wszystko, ale super. Cieszę się, że jest. Ale super, jest tak pięknie tutaj. Sztos, sztosik. Sztos, sztosik, mega, totalnie, super, ultra, super, fajnie. To jest nasza, nie? Git? Kto chce wystraszyć Bartka? Ja mogę! Dawaj, Fausti! Ja się niczego nie boję, słuchajcie. No, zobaczymy, zobaczymy! Dobra, Bartek. No Hania się wprowadziła tutaj do domu. Więc w zasadzie będziesz w nim mieszkał, ale żeby dołączyć do Gen Z, czeka cię chrzest. To nie jest łatwy chrzest. Tak. Nie, no jest bardzo łatwy. No to zobaczymy, ale na ogół nie będziemy się mówić, kiedy przyjdzie czas na jakieś zadanie. Wszystko będzie działo się randomowo. Także wiesz, liczymy na to, że będziesz nachodził, wiesz, w 5 parach gatek, bo może być opcja, że się aż obstrasz. Ale nie, serio. Serio, tak? Grubo. Kurde. Więc dajemy ci znak, że przez najbliższe tygodnie może tygodnie? Być ciężko. Bądź gotowy. Jakie tygodnie? Myślałem, że to będzie jeden dzień. Ale Karol właśnie mnie nastraszył przed wyjazdem tutaj, że będzie miał gorszy chrzest od patenta. No tak i tak jest. Właśnie będzie. Tak jest, no tak też będę. Ani dobra, wiecie co, ja jednak zostawiłem w Białymstoku coś tam, więc no, no to mam nadzieję, że... Ile rzeczy? Nie, nie mów, no nie mów. Będzie miał niespodzianka, tak to będzie sobie w kalendarzyku odhaczał i... No dobra, ale to chociaż jak już wszystko wyrzucicie na mnie, żebyście powiedzieli, że już wszystko, nie żebym tak, miał... Tak, żebym ja nie chodził, tylko... Będziesz wiedział. Będziesz wiedział, kiedy ostatnie zadanie. Ale jedną przesłówkę bym dał, że będzie tylko coraz gorzej. Ale będą też zadania, które będą łatwe i takie przyjemne. Na początku. Dobra. Mam nadzieję, że nie zrezygnuję nagle z... Jakby co, to nie moja wina. Ja się bardzo sprzeciwiałam. Aniula próbowała cię bronić, ale no niestety nie udało się. Ale nie, no kurde, przez tydzień? Przez tygodnie. Tygodnie? Może miesiące. Słuchajcie, właśnie w tym momencie zaczynamy pierwsze zadanie Bartka z chrztu. Hani i Bartka z nami nie ma, ponieważ Hania go zabrała na zakupy po to, żeby między innymi właśnie nie domyślał się, że my coś dla niego szukujemy. Żebyśmy mieli czas przygotować teraz pierwsze zadanko. Dokładnie, dlatego chodźcie z nami, przed nami pierwsze zadanie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę, ponieważ kolejne wyzwania będą pojawiały się za 2 dni, czyli w takim oficjalnym chrzcie. Tak. Odcinku poświęconym tylko dla chrztu, teraz macie tu pierwsze zadanie, zajaweczkę, jak to będzie wszystko wyglądało. Bardzo ważne jest to, no pewnie domyślicie się teraz, co będziemy robić. O, proszę bardzo, Jezu, dużo tego jest. Wszystkich.
Kaniula też nam pomagała wymyślać, bo ona... Bo najlepiej zna Bartule. Ona najlepiej wie, co go boli, co będzie dla niego ciężkie. No i właśnie dlatego te zadania będą dosyć mocno hardkorowe, bo są dostrojone idealnie pod niego. Może nie konkretnie to, ale zobaczycie ostatni. O, Gregor, bijesz z nami? Chodź do wanny, wariacz. Ej, w ogóle ja najbardziej, nie będę wam spoilerował, ale to jest oczywiste, że czekam na 10. wyzwanie, bo to jest jedyna rzecz, tak naprawdę nam się wydaje, której serio tak na 100% będzie się bał. Bo inne są obrzydliwe, trudne, a ta ostatnia to jest jedyna rzecz, którą jak mieszkaliśmy przez ten miesiąc, udało się wyciągnąć, że tego będzie się bał, więc oglądajcie do końca, bo to jest ważne. To teraz, jak myślę, że jest łatwo się domyślić, challenge polega na tym, że oczywiście Bartula musi wytrzymać wannie z lodem, musi wytrzymać 5 minut. 5 minut. Ale ważne. Jest mały twist. Ile mu powiemy, że ma wytrzymać? Powiemy, że ma wytrzymać 10 minut i sprawdzimy, czy wymięknie. Nie, czy nie, tak, wcześniej. Bo to jest ważne, bo my będziemy prowadzić filmy przez rok, więc musimy sprawdzić jego silną wolę. Czy masz silny charakter i wytrzyma w tej wannie? Ole bryła w ogóle. Ej, dobra, w sumie teraz, jak włożyłem tu łapę, to 10 minut to nie jest tak mało. No ja myślę, że tu jest. No, co nie? Sorry, nie słuchaj. Ole zimno! Ej, boli! No i bardzo dobrze, o to chodzi. Boli. A ja wtedy mówię, to nie jest, wiesz, to nie jest koń, to moja żona, nie? Wiesz, o co chodzi. Siemano. No, o, cześć Bartek. Hej, cześć Ania. To była scenka jak z jakiegoś sitcomu, normalnie. Tam się to toaletu nie mam. Ej, co? Hanie, zapomnieliśmy mydło kupić do was w łazienki. Ale tutaj mamy. Jak jest słabo, to jest, że mydła nie ma. Tak, tutaj nie ma jeszcze. Ej, trzeba kupić takie przysapki, są na lustrach. W tym momencie zaczynamy twój trzech. A nie, stresuję się. Tak, bardzo chcielibyśmy, żebyś poszedł z nami. Tak, musisz iść z nami. Czekaj, o nie, ale się zestresowałem. A spodziewałeś się, co odczuwałeś? No wiesz co, Hania mi popędzała mnie do sklepu, że ten, ale... Co nie? Co chciałeś? Znaczy popędzałem, żeby szybciej ten skończyć. Dawaj, Kubera, wolno się... Show me what you got! Proszę bardzo, zapraszamy za ten. Got. Nie boję się niczego, może ja mam iść pierwszy? Nie boję się niczego! A tu zimno w tym pokoju, co? Trzymać 7 minut w wodzie, zanurzony tak, że tylko głowa. Jakie 7? 10 minut? Miało być 7, ale stwierdziliśmy, że będzie 10, żeby było tak ładnie, pełnie. To dobrze się tak rozgrzać? Nie mam pojęcia. Ukwienie, ukwienie poprawia. Dobrze. Znaczy myślę, że strategia może być dowolna, aczkolwiek musisz być po prostu zanurzony w wodzie po ramiona. To jest wszystko. Czy... No i wiadomo... 10 minut. Przez 10 minut. Ponad... Znaczy tu. Tak, tylko ponad barki, ponad barki. Będzie ciężko. Warto byś w takim razie przed tobą pierwsze zadanie. Timerek ustawiony. Liczymy czas od momentu zanurzenia. Tak, pełnego. Pełnego, no. Ja pierdzielę, to jest tak 10 minut. Dobra. Gotowi? No. Tak. 3. Jezus Maria. 4. Dobra. Gengar ci tu pomaga. Musisz ręce chyba też zanurzyć. Tak, ja bym zanurzył ręce. Tak. Nogi też. Ale morsowanie się nie zanurza. Ale to nie jest morsowanie. Tylko o. Ja bym na tym miejscu zdjął pierścionek. Mogę się zdjąć te rzeczy. Ale bolą nogi. Tak jak się obawiałem. Jak na porodówce trochę, nie? Boli. Jakie to jest uczucie na skórze? Jakie takie kłujące? Boli. Ej, a może to 10 to jednak tak jest? Nie. Już lepiej. Ale ci powieki trzęsą. Bo zimno. Zimno mówię. Zimno. Ale 10 minut nie wytrzymam raczej. Nie, wytrzymasz. To normalne. Wyglądasz jak takie... Jak tyranozaurus rex. Kurza łapka. Nie, bo taka medytacja może jest. Ej, ale już jest chyba lepiej niż na początku, nie? Bartek? Daj się skupić, bo teraz ma ten kryzys pewnie.
kurs mięśni, totalnie. Stephen Hawking, serio. Możemy skrócić do 5? Jest okej, jest okej. Jak będzie pięć, to będzie szkoda. Ale spróbuję zmarzyć oczy, to jest tylko tu, to jest tu, tylko tu, stary. Ej, to jest tylko w głowie. Skurcz pełen mięśni, usta mi skurczyło. Myślałeś, że będzie lepiej, co? Jak zobaczyłeś, to jest zdrowe, wyobraź sobie, że miałeś trening przed chwilą i teraz taka wanna lodu jest idealna po treningu. 5 minut. Dam rady, 10 minut dam rady. Ile jest? No spokojnie, jeszcze kilka, jeszcze kilka. Ale wyglądasz, jakbyś miał jakiś zarąbisty taniec teraz zatańczyć. Jakbyś się skupiał przez jakimś, wiesz. Wyglądasz jak kocur największy. O, dobra, Bartek, wychodzi za 7, 6, 5, 4, 3, 2, powoli, powoli. 1, powoli. Powoli. Tak, czuję się, jakbym miał... Chcesz mi uzemdleć? Trzymam. Najgorzej, że mi twarz drętwieje i nie mogę... Już jest gadać. Już jest okej. Ale ziomek... Ale już nie jest! Ale na pewno. Dobrze! Pierwsze zadanie zakończone, stary! Pierwsze zadanie! Wiesz, czego jest tych challenge? Najbardziej mnie, wiesz, to, że nie czuję ciała i mnie piecze wszystko, to czuję, ale że mam, że mi usta chodzą tak jakby do środka. To jest takie ogniecie, że ziomalu. Ej, dobra, bo my się śmiejemy, a chłop tu umiera. Ale słuchajcie, było tak ciężko. 10 minut bym nie wytrzymał. Miałeś nawet 10, to był żart. No. Teraz można powiedzieć, tak naprawdę powiedzieliśmy tylko 10, a takim progiem rzeczywistym było właśnie 5 minut. 5 minut, no. Dlatego zaliczyłem 5 minut? No, 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 5 no już! Bo trzeba, naprawdę. Powiem wam, serio, miałem taki skurcz ciała. Od wszystkich chcę. Ej, Bartek, a tak serio, to w jakiej skali oceniasz trudność tego zadania? Od 1 do 10. Wygląda, nie zrobiło na tym wrażenia. 9 myślę. O kurde! Zostaw. On to ma w środku? No to już sporo. Nie ma, dziękuję. Genga! Ej, kostu! Daj! Ale powiem wam, ja na swoich doświadczeniach z twoich 5 minut pamiętam, że czułam się po tej kąpieli taka orzeźwiona przez cały dzień. Tak. Dobrze mi się spało, następnego dnia wstałam wypoczęta, więc myślę, że dobrze to wpłynie na Bartka. Także no, nic mu się nie stanie. No i ma skarpetkę. O, ma znowu skarpetkę. No i super. Chciałam to spróbować. Nie teraz. Jak widzieliście, to jest takie rozpoczęcie naszego chrztu. W ten oto sposób chcieliśmy wam pokazać, że będzie chrzest i będzie on mocny, a wy pewnie nie możecie się już doczekać, kiedy będzie dalsza część, co się będzie działo. I o tym dowiecie się za 2 dni na naszym kanale, bo właśnie wtedy wleci odcinek z całego chrztu, a mogę wam zdradzić, że będzie mocno. No i koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, jak uda nam się wbić 100 tysięcy. To Bartek przeżyje chrzest. No to... Może przeżyje, zobaczymy. Tak, no i dodatkowo subskrybujcie też nasz kanał, no i wbijajcie na każdego Instagramy. Tutaj macie też Patryka, bo on gdzieś zginął nam. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 17, a pojutrze na chrzcie. Tak, pa, pa. Pa.